Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam trochę inny film, trochę w innym stylu, a mianowicie jest bardzo dużo zamieszania, jeżeli chodzi o Mavica Mini i o te dwa certyfikaty, można powiedzieć, czy wymogi ograniczenia przepisów FCC i CE. I chciałem właśnie w tym swoim materiale zebrać wszystkie możliwe informacje dostępne na dzisiaj, a także zrobić taką kompilację, żeby Wam przekazać, jak to wygląda. Do tej pory wyglądało to trochę inaczej, dlatego że mogliśmy, jak spojrzycie na prawą stronę, mogliśmy zastosować fake GPS position poprzez wgranie aplikacji i podać naszemu na przykład Mavicowi Air albo Sparkowi inną lokalizację, na przykład w Stanach Zjednoczonych, prawda? I dzięki temu uzyskiwaliśmy mod tak zwany, czyli przestawialiśmy naszego drona na FCC. FCC jest to Federal Communication Commission i to jest właśnie organ amerykański, który nam takie normy w Ameryce wyznacza, które są stosunkowo, można powiedzieć, że one są dużo łagodniejsze niż te europejskie. Natomiast w tej chwili mamy Mavic Mini, który niestety według producenta, za chwilę zresztą zobaczycie, jak to wygląda, różni się modelami. Na rynek amerykański jest inny, natomiast na rynek europejski jest inny ten dron. Jeżeli chodzi o instrukcję, jaką mamy w tej chwili, specyfikację, widzimy, że mamy tutaj zupełnie dwa inne urządzenia, inne częstotliwości, inne zakresy częstotliwości, bo mamy 5,8 dla Stanów Zjednoczonych, ale także mamy dual dla Europy, czyli 2,4 i 5,8 GHz częstotliwości, dwie dla europejskiego wykonania. I teraz, jeżeli zobaczycie, jak wygląda moc, czyli decybele mocy, to faktycznie ta amerykańska wersja, ale także wersja dla Chin, która jest bardzo zbliżona, SRRC to jest chiński certyfikat, one mają bardzo zbliżone wartości, czyli poniżej 30 decybeli mocy. Natomiast wersje europejskie mają, w zależności od tego, jaka jest częstotliwość, odpowiednio 19 i 14. Dla 2,4 giga mają 19 decybeli mocy ograniczenie, a 5,8 14. Nie ograniczenie, tylko taki parametr występuje. Prawda? I tutaj mamy numery i certyfikaty dla transmitera i receivera. I tutaj zresztą też znalazłem jeszcze w pytaniach i odpowiedziach, że właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o model. I tu jest podwójna frequency, podwójna częstotliwość. Dobra, jedźmy w takim razie logicznie dalej tym ciągiem. I teraz co się dzieje? Otóż decybele mocy to jest jednostka logarytmiczna. To znaczy, że ze wzrostem gwałtownie nam moc rośnie. Zobaczcie, że 14 decybeli mocy daje nam moc w miliwatach 25. Przy 18 jest 63, a przy certyfikacie FCC, ja tutaj specjalnie zaznaczyłem dwa kolory. FCC ma kolor czerwony, a CE ma kolor niebieski. Mamy aż 1000, czyli widać, jak to jest duża różnica i dlaczego to ma tak duże znaczenie. Jeżeli dodajemy tutaj 12 decybeli mocy, to przybywa nam logarytmicznie, ta wartość nam rośnie. OK, i teraz spójrzmy właśnie, jakie są dwa certyfikaty, FCC i CE, ale także SRRC, który był tam wspomniany wcześniej, to jest chiński. Natomiast FCC obowiązuje na rynku amerykańskim, CE na rynku europejskim i warto o tym wiedzieć. I teraz jakie jest stanowisko DJI? Znalazłem trochę rzeczy na różnych forach i tutaj mamy na przykład opinię DJI Support, i właśnie o tym wspominają, że jeżeli dron został zakupiony w Italii, we Włoszech, prawda, to automatycznie będzie to dron na według certyfikatu CE, czyli te słabsze częstotliwości i słabsza moc. Natomiast wspomina też support, co ciekawe, tutaj bardzo dużą szczerością się wykazał, że jeżeli ma ten kolega czy ten klient ma swoich kolegów albo krewnych w Stanach Zjednoczonych, to faktycznie może zakupić i przywieźć takiego drona do Stanów i on będzie działał. Następna rzecz, którą znalazłem, co ciekawe właśnie, jeszcze Wam powiem, że Francuzi, bo tu widać, że to jest francuski komunikat, osiągnęli wartość dość dużą, bo 2043 metry
właśnie tym dronem. Ciekawa wartość i no jestem ciekawy, czy oni mieli faktycznie wykonanie to CE, bo jeżeli tak, to mamy rewelację, bo przekroczyli nawet te spodziewane deklaracje. No dobrze, i teraz uwaga. Mamy tutaj też opinię. Ja patrzyłem, jak wygląda sprawa na dwóch portalach, AliExpress i Banggood. I na Banggood znalazłem opinię Włocha Andrea Puntin. Zwróćcie uwagę, podkreśliłem najważniejsze rzeczy, że drony na certyfikacie FCC mogą także latać w krajach CE, prawda? Czyli w tych krajach. Oczywiście na przykład w Włoszech. Natomiast jeżeli zamówimy je w oficjalnym sklepie, otrzymają certyfikat CE. Natomiast jeżeli używamy drona na FCC, wersję amerykańską w Europie, mamy tylko ostrzeżenie CE Airspace w apce. Przynajmniej tak jest to zapowiedziane, że takie ostrzeżenie, taki komunikat będzie pojawiał się w aplikacji, natomiast silniki będą działały i będzie można używać drona właśnie w takiej sytuacji. Co jest jeszcze ciekawe, że nie będziemy mogli tego zrobić, takiego moda w aplikacji, poprzez aplikację, prawda? I nie będzie mógł się też sparować dron z kontrolerem pod FCC. No dobrze, i teraz trzeba oczywiście pamiętać o tym, że używanie drona na FCC w Europie jest wbrew prawu. Nie wiem, jak prawo przewiduje na przykład turystów ze Stanów Zjednoczonych albo z Chin, którzy odwiedzają Europę i przywożą ze sobą Mavica Mini na FCC. Trudno mi powiedzieć. Okej, i teraz zobaczmy jeszcze, bo w międzyczasie wypłynęła taka sprawa, mianowicie pismo z DJI do FCC, do Federal Communication Commission, gdzie wyraźnie pisze DJI, że de facto the other frequency, inna częstotliwość, czyli 2,4 giga i 5,2 giga, 5,4 giga tutaj, 5,7, one są przez firmware zablokowane w fabryce i end user, czyli użytkownik końcowy, nie będzie ani żadna inna osoba, other party, inny gracz, inna osoba nie będzie w stanie odblokować tego, tych częstotliwości. A zatem co możemy zrobić? Jeżeli mamy faktycznie taką sytuację, że nie da się, być może jest to związane z tym, że tylko kontrolery faktycznie mają pewne ograniczenia. Ja bym tutaj nie chciał spekulować, ale jeżeli mamy faktycznie dwa wykonania, czyli combo plus wersję podstawową basic i jeszcze w dodatku mamy dwa wykonania FCC CE, to jest cztery wykonania, cztery wersje, dosyć łatwo się pomylić. Ja tutaj pytałem naszego anonimowego eksperta o te sprawy i faktycznie napisał mi, że utrzymanie dwóch linii produkcyjnej to są koszta. Nie dość, że masz podział na trzy produkty wyjściowe, sam dron, wersja z normalnym pilotem, wersja combo, to jeszcze podział na dwa kontrolery wygenerowałby dodatkowe etapy i problemy. Mam cichą nadzieję, że podział MT1SS5 i MT1SD25 jest trochę sztuczny, aby w prosty sposób go nie łamać za pomocą jakiejś apki w postaci geolokalizacji, tylko na podstawie przeprogramowania kontrolera, czyli de facto kontroler, firmware w kontrolerze. Ale podpowiedział mi jeszcze nasz ekspert jedną sprawę, bo jeżeli faktycznie nie będzie takiej możliwości, tak jak tutaj napisano, że the end user, czyli użytkownik końcowy, nie będzie w stanie tego przeprogramować, możemy zrobić dwie rzeczy. Kupić drona na przykład na AliExpressie. Jeżeli AliExpress jest zawalony, a chcemy zapłacić na przykład, nie wiem, PayPalem, to można kupić też na Banggood. Z kuponem wynosi trochę więcej, bo 50 zł więcej, ale można płacić PayPalem. I tutaj jest priority shipping też wliczone w to, czyli ja sobie symulowałem, tak? Czyli wysyłka szybka. I mamy wartość około 1800 zł, łapiemy się w tej wartości już z dronem na FCC. To jest dużo tańsze niż na przykład ściąganie drona z Amazona, ze Stanów Zjednoczonych. A druga sprawa, Amerykanie nie za bardzo będą chcieli wysyłać, jeżeli mają taką sytuację, że nie ma ten dron certyfikatu europejskiego. Co innego Chińczycy, którzy właściwie wysyłają ten produkt
cały czas w różne miejsca. Drugim rozwiązaniem jest zakupienie wzmacniacza sygnału i tego typu wzmacniacz da nam 8 dB mocy. To jest całkiem dobra wartość. Wystarczy go zamontować w kontrolerze. Oczywiście nie każdy jest w stanie to zrobić, ale jak pamiętacie, od 8 dB mocy to jest naprawdę duży przeskok, bo wtedy na przykład z 18 przeskoczymy na 26 i ta moc jest znacznie większa, albo tutaj na 22, czyli osiągniemy z 25 na wartość około 170 nawet. Także widać, że są pewne możliwości i oczywiście jest to do zrobienia. Nie jest to takie proste, jak się wydaje. Ja polecam chyba jednak zakup albo na AliExpressie, albo na Banggood. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że gwarancja wtedy jest lokalna i może w następnym odcinku, czy w którymś z odcinków opowiem trochę o tym, jak rozwiązywać sprawę gwarancji, bo też korespondowałem z DJI, też kupowałem drony w Chinach i jak lokalnie takie sprawy rozgrywać, w jaki sposób wysłać, w jaki sposób odebrać drona w Chinach już po naprawie, na przykład czy wymianie. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że trochę przynajmniej udało mi się tym opracowaniem sprawę wyjaśnić. Jeżeli macie jakieś komentarze, to bardzo proszę o dyskusję pod filmem. Nie wszystko oczywiście jest też takie łatwe i ewidentne, stąd właśnie jest dużo zamieszania, ale starałem się w tym opracowaniu jak najwięcej przekazać z siebie tych informacji, które zebrałem, ale także ekspertów naszych właśnie takich zaufanych. Bułgarzy też pokazali, że są w stanie polecieć bez modyfikacji na 1500 metrów. Wczoraj chyba ukazał się ten film, ja tutaj go nie umieściłem, ale też latali bez moda 1500 metrów, więc być może jest taka sytuacja, że nie ma sensu w ogóle zawracać sobie gitary. Jeżeli natomiast ktoś chce, ja serdecznie polecam szczególnie portal Banggood, dlatego że on wspiera operatorów i pilotów dronów nie tylko takich jak my mamy, czyli RC, ale także FPV, czyli dronów sportowych i sponsoruje wielu właśnie profesjonalnych operatorów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!